Witamy Państwa serdecznie z powrotem w studiu obserwatora finansowego Damian Diaz i Maksymilian Wysocki. A z nami jest pan dr Piotr Boguszewski, Departament Analiz i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panom redaktorom. Dzień dobry. Ale zanim przejdziemy do tematu naszej rozmowy, a będzie on tylko instytucjonalnie powiązany z tym, o czym chcę wspomnieć teraz, to nie, chciałbym tylko odesłać do pulsu biznesu dzisiejszego na chwileczkę. Mianowicie Światowe Forum Ekonomiczne. To nam się wszystkim kojarzy z spotkaniami dorocznymi w Davos, gdzie zjeżdżają najbardziej wpływowi ludzie świata i dyskutują o przyszłości, ale tak naprawdę jest to organizacja, która działa przez cały rok i organizuje dużo innych takich wydarzeń i przygotowuje różne raporty. A jeśli chodzi o takie inne wydarzenia, no to właśnie się odbywa, z tego co wiem, w chińskiej portowej metropolii Dalian nad Morzem Żółtym 15. szczyt nowych liderów Światowego Forum Ekonomicznego i Jacek Zalewski z Pulsu Biznesu dostrzega, czy odnotowuje, że w tym wydarzeniu bierze udział prezydent Andrzej Duda. Światowe Forum Ekonomiczne przygotowuje, tak jak już mówiliśmy, sporo raportów, w tym raport o wzroście gospodarczym, ale wcześniej nazywał się Globalny Raport na temat konkurencyjności. I w przygotowaniu tego raportu biorą udział również banki centralne, w tym Narodowy Bank Polski, zarówno w tej poprzedniej, jak i aktualnej formie. To od razu nasuwa się pytanie, jakie znaczenie dla banków centralnych ma wzrost gospodarczy? Szanowni Państwo, no to jest bardzo szerokie pytanie, ale ja zacznę może od przypomnienia przepisu, ale nie o prawie będę naturalnie mówił. Mianowicie artykuł 3.1 ustawy o Narodowym Banku Polskim wyraźnie stwierdza, że podstawowym celem działalności banku centralnego jest utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie zagraża to celowi pierwotnemu. No i właściwie tutaj z tej definicji wynikają no, podstawowe konsekwencje i częściowo odpowiedź na pytanie pana redaktora. No po pierwsze tak, no jeśli chcemy utrzymać stabilny poziom cen, a musimy, tak zgodnie z naszymi wymogami ustawowymi, zresztą dotyczącymi nie tylko NBP, bo bardzo podobne zadania stawiają sobie właściwie prawie wszystkie współczesne banki centralne, no to musimy rozumieć, jakie są mechanizmy oddziałujące na poziom cen, a jednym z ważnych kanałów, czy jednym z ważnych mechanizmów jest właśnie no, równowaga, czy relacja między popytem w gospodarce i podażą, no a więc tym, co w ogóle możemy generalnie nazwać aktywnością gospodarczą i możliwością jej zaspokojenia. I to jest jak gdyby jedna strona medalu. No ale ten zapis również pokazuje na drugi element, mianowicie to nie jest tak, że utrzymanie stabilnego poziomu cen jest takim działaniem za darmo, gdzie nie ponosimy żadnych kosztów. Zwykle są z tym związane pewne koszty, przy czym dobra, optymalna polityka monetarna koszty te minimalizuje, a na pewno dobrze rozumie. No, mianowicie takim kosztem zaostrzenia polityki pieniężnej są zazwyczaj jakieś ubytki w aktywności gospodarczej i związane z tym skutki. W związku z tym bank centralny musi z jednej strony bardzo dobrze rozumieć, jakie są relacje między poziomem cen, aktywnością gospodarki jako całości. Z drugiej strony umieć przekładać efekty swoich działań, skutki swoich decyzji właśnie na wzrost gospodarczy. Tutaj właściwie chyba jeszcze trzeba było jednej rzeczy wspomnieć, że my jako ekonomiści, profesjonaliści, no wiemy jaka jest waga, jaka jest rola stabilnego poziomu cen. Ale badania opinii społecznej tutaj dają często zaskakujące wyniki. Jak się pyta zwykłych obywateli, czy wolą mieć trochę większą inflację, ale mniejsze bezrobocie i wyższy wzrost, czy odwrotnie, no to w wielu badaniach rezultaty są takie, że społeczeństwo jest bardzo wrażliwe na ubytki w aktywności gospodarczej czy na wzrost bezrobocia. Sumując więc, bez dobrego rozumienia tych zależności i to we wszystkich możliwych horyzontach, bo tutaj jest zarówno, tu są konieczne zarówno analizy krótkookresowe, bieżące, jak i również pewna wiedza strukturalna, co się będzie działo w gospodarce za kilkanaście lat nawet.
bez dobrego oglądu tego obszaru nie ma możliwości spełnienia tego wymogu ustawowego. To ja chciałbym teraz zapytać, skąd się w ogóle wzięła ta zmiana, skoro wcześniej nazywał się to Globalny Raport o Konkurencyjności, a teraz to jest przyszłość wzrostu, no tak, raport o przyszłości wzrostu gospodarczego. Znaczy, ja tutaj odpowiadając bym wskazał na dwa czynniki. Jeden, można powiedzieć, nieoczekiwany, związany z pewnym szokiem, wstrząsem, a drugi dosyć systemowy. Może zacznę od tego systemowego. Mianowicie przez wiele lat pewnym dogmatem w gospodarce, pewnym fetyszem nawet, można tak powiedzieć, była sama dynamika wzrostu, czyli nie zastanawialiśmy się nad tym, czy wzrost jest dobry, czy jest niedobry, czy ma jakieś złe skutki. Czy jest zrównoważony. Czy jest zrównoważony, tak. Tylko po prostu, czy jest wysoka dynamika, czy jest niska. No, różne doświadczenia ostatnich lat pokazały, że można mieć wzrost wysoki, ale pod wieloma względami szkodliwy. Więc uruchomiło to i zarówno badania, jak i pewną wrażliwość polityków gospodarczych na te kwestie związane z atrybutami samego wzrostu. Tak? Nie każdy wzrost sam w sobie musi być dobrym i pożądanym. Jaki jest to? Oczywiście myślę, że będziemy jeszcze do tego wątku wracać. Ale jest również pewna formalna przyczyna tej zmiany. Mianowicie raport, globalny raport o konkurencyjności, no to jest opracowanie z długą historią. Od 2009 roku jest tutaj w tę pracę zaangażowany Narodowy Bank Polski i to można powiedzieć w dwojaki sposób, a właściwie trojaki, mówiąc ściślej, bo po pierwsze przygotowujemy, wspieramy ten raport, przygotowując, opracowując tak zwaną ankietę, która jest, badanie ankietowe, które jest podstawą tego opracowania. To jest jedna rzecz. Druga kwestia, oczywiście konsultujemy ze Światowym Forum pewne elementy metodyczne związane z samą konstrukcją tych indeksów i tego raportu. A po trzecie, no, pełniliśmy rolę jako instytucja współpracująca ze Światowym Forum, no, takiego podmiotu, który dokonywał krajowej prezentacji tego raportu, tak? Bo to jest raport obejmujący, który obejmował około 140-150 krajów w zależności od roku. No, Polska była jednym z uczestników, a sama konstrukcja raportu jest też taka, że każdemu krajowi jest poświęcony jak gdyby pewien rozdział, pewna część. W związku z tym oczywiście krajowa prezentacja, wyjaśnienie tego, co się dzieje u nas w Polsce, jakie są tego przyczyny na tle tych wszystkich wskaźników, to też było naszym zadaniem. No i teraz ta współpraca była efektywna, dobra, no ale nastały dwa kryzysy. Pierwszym bardzo poważnym to była pandemia. Ona pokazała rzecz, która z punktu widzenia naszej instytucji jest chwalebna, ale z punktu widzenia innych współpracowników raportu niekoniecznie. Mianowicie byliśmy jedną z niewielu instytucji, która mimo tych bardzo trudnych warunków dostarczyła wszystkie potrzebne dane w 2020 roku do Światowego Forum. Czyli choćby się waliło, pracuje NBP, i przygotowuje swoje zobowiązania, wypełnia. Tak, czy to znaczy, że raport jest wiarygodny, bo skoro nie wszyscy uczestnicy dostarczyli dane? To znaczy, ja bym powiedział tak, oczywiście raport miał pewne swoje słabe elementy, tak, bo to było takie, bym powiedział, bardzo szerokie badanie, również oparte na pewnych uproszczeniach czy na jakimś takim oglądzie. On może nie tyle miał słabości metodyczne, tak, no bo one zawsze w tego typu opracowaniach istnieją, co miał pewne słabości organizacyjne. I właściwie jak będziemy później rozmawiali o różnych aspektach wzrostu gospodarczego, no to mamy coś takiego jak powtarzalność wzrostu, tak? Tak samo coś takiego jak powtarzalność raportu, która się okazała kategorią wątpliwą. W 2020 roku NBP wykonał swoje zobowiązania, przesłał pełną próbę w czasie.
dzięki, też chcę to powiedzieć, wielkiemu zaangażowaniu, poświęceniu naszych oddziałów okręgowych, bo te oddziały kontaktują się z naszymi respondentami i zbierają potrzebne informacje. No więc ten system działał, zadziałał prawidłowo, no i właściwie tutaj raport został zasilony. No i teraz tak, jeżeli mamy taką sytuację, że praktycznie, nie wiem, no, połowa uczestników nie dostarcza, a raport jest oparty na rankingu. I ma być światowy w założeniu. No to proszę państwa, wszystko tutaj sypie, tak? Ta kolejność już wtedy zaczyna być dowolna, tracimy ciągłość. W dodatku raport jeszcze miał taką zasadę, zresztą słuszną, że pozycja danego kraju w roku danym była w jakimś sensie nieco powiązana z pozycją w roku poprzednim, no bo umówmy się, że zmiany konkurencyjności, nie ma skokowych awansów. Tak, no oczywiście, no z roku na rok to się wszystko nie może gwałtownie toczyć, dziać. No i teraz jak nam wypada jeden rok, to już mamy kłopot. No potem się na to nałożył później jeszcze kryzys rosyjski i ta formuła raportu, który bazował na wieloletnich rankingach, na możliwości śledzenia trendu, jak się pewne gospodarki, prawda, w dłuższym horyzoncie zachowują, bo to nie tylko kwestia w danym roku. No oczywiście te możliwości wygasły. No i to wyczerpało w zasadzie formułę dotychczasowego globalnego raportu konkurencyjności. Czyli takie, można powiedzieć, bardzo proste trochę były te przyczyny zmiany. No ale czym się w takim razie różnią opracowania właśnie globalnego raportu o konkurencyjności od tego FGR-u, czyli The Future of Growth Report? No tutaj jest sporo podobieństw. To znaczy, wydaje mi się, że no, wyciągnięto pewne wnioski również ze słabości metodycznych po poprzedniej wersji. Powiem trochę tak, podstawą poprzedniego raportu były rankingi, zbudowane w dosyć złożony sposób i z góry przepraszam naszych widzów, że troszkę o tym powiem, ale to może jest trochę techniczne i trochę nudne, ale może warte poruszenia, no bo wtedy sobie zobaczymy, na czym te zmiany polegały. Otóż ten podstawowy raport bazował na tak zwanych 12 filarach konkurencyjności, które składały się na 4 przęsła, a z tych 4 przęseł powstawał globalny indeks konkurencyjności poprzez ważenie wyników we wszystkich pozostałych przęsłach i na podstawie tego indeksu można było powiedzieć, że kraj X powiedzmy ma indeks 30, a drugi ma 35, no im wyższy kto miał indeks, tym był wyżej notowany. I to była jak gdyby generalna zasada tworzenia rankingów w ramach tego raportu. Powiem szczerze, że myśmy tutaj w Banku Centralnym, w NBP, byli zawsze trochę krytyczni do takiego przyglądania się wynikom tego raportu z roku na rok, no bo w jednym roku Polska, powiedzmy, nie wiem, skoczy o 2 miejsca do przodu, to jest euforia, że jest dużo lepiej. W kolejnym roku... I gazety piszą. Tak, oczywiście. Tak działają media. Tak działają. No, nie mogę krytykować, bo w mediach się znajduję, więc, ale takie jest prawo mediów, oczywiście. W kolejnym roku spadła nasza pozycja o 3 miejsca, no to znowu było, prawda... Lament. Był lament, że dlaczego się tak źle dzieje. Ja raczej byłem zawsze zwolennikiem i w tych naszych prezentacjach raportu staraliśmy się trzymać tej zasady, żeby mówić o pewnej klasie, w jakiej się znajduje Polska. I mówiąc najogólniej, w świetle tego globalnego raportu konkurencyjności, Polska była w 4. dziesiątce w tym rankingu na te 140 czy 150 krajów. Raz to było miejsce 37, raz to było miejsce 32, ale nigdy nie było 28. I w momencie, kiedy już weszliśmy do tej 4. dziesiątki, to nigdy nie było miejsce 41 czy tam jeszcze, powiedzmy, gorsze. No, ale to nie ma się co dziwić ludziom, no bo skoro jesteśmy tym krajem na dorobku od 89, tak naprawdę relatywnie niewiele czasu minęło, mimo że to te 3 dekady, to jednak chcemy się piąć w górę, jesteśmy głodni, chcemy wyników, chcemy potwierdzenia tego, że idziemy w dobrym kierunku, że zostawimy lepszy kraj dzieciom i tak właśnie dalej. I tu się rzuca jakby w oczy to, że no, to miejsce, które było zawsze w tym rankingu globalnej konkurencyjności, ono zawsze jest poniżej tego, jak jesteśmy pod względem PKB per capita, tak? No tak, ale to jest jedna rzecz, ale druga rzecz i to jest moim zdaniem ważna, mianowicie
to, że my cały czas byliśmy w tym zaklętym kręgu tej czwartej dziesiątki, no to pokazuje, że były jednak jakieś przyczyny strukturalne mimo znacznego wzrostu PKB per capita, które nas gdzieś tam, prawda, dołowały czy ściągały. No 30 minęła, a 40 na karku. Prawda, 40 na karku, tak, więc ten problem był. I moim zdaniem no, raport trafnie pokazywał niektóre czynniki. Część wskazań no, moim zdaniem mogła być dyskusyjna, natomiast niektóre czynniki trafnie wskazywał. No na przykład kwestie mimo wszystko związane z, no, z percepcją innowacji, z taką otwartością na zmiany, na innowacyjność, na możliwość na przykład przyciągania talentów do Polski, utrzymywania w Polsce najlepszych pracowników, tak, czy nasi pracodawcy potrafią przyciągnąć albo utrzymać tych, których tutaj na miejscu duża mają. Duża sztuka. Czy też mamy drenaż mózgów. Drenaż mózgów, tak, dokładnie. I ten raport to pokazywał. I szanowni państwo, no tak jak mieliśmy powiedzmy tą 30 którąś pozycję, to w zakresie tych możliwości przyciągania i zatrzymywania to była pozycja stu kilkunastu, więc to był dramat. Tak, dramat. I to widzimy, to jest dramat. A to też czujemy. I to czujemy, tak. Więc ja mówię, wydaje mi się, że jeśli na ten raport patrzeć mniej po aptekarsku, natomiast szukać no, tych takich wskazówek strukturalnych, to on był bardzo cenny i on wiele rzeczy pokazywał. No to ale... w takim razie, czy aha, te wszystkie cenne elementy zostały utrzymane? Można powiedzieć, że w pewnym sensie tak, ponieważ nowy raport po pierwsze konsumuje część metodyki poprzedniego, mianowicie wykorzystuje Executive Opinion Survey, czyli to, co myśmy robili również dla globalnego raportu konkurencyjności. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, również mamy cztery filary, czy cztery aspekty wzrostu, no bo tutaj są takie elementy jak innowacyjność, prawda, wzrostu tych procesów. Są takie elementy jak inkluzywność. No właśnie, bardzo. Ta inkluzywność mnie bardzo zastanawia. Co się kryje pod pojęciem inkluzywności w tym raporcie? Szanowni państwo, no tutaj jest taka, bym powiedział, bardzo ważna cecha wzrostu rozwoju, która jeśli jest niedostrzegana, jeśli nie jest właściwie adresowana, jest bardzo poważnym zagrożeniem. Mianowicie, jeżeli patrzymy nawet na PKB czy PKB per capita, tak, to on, oczywiście te miary mogą rosnąć. No ale pytanie, czy dla każdego Kowalskiego, jak weźmiemy średnią, prawda, nie wiem, 1000 i 0, to średnia wychodzi 500, tak? Tylko jeden nie ma nic, a drugi ma wszystko, więc... To jest zawsze ten wątek, gdzie tak, nie wiem, czy mi to ktoś powiedział, czy ja to gdzieś zasłyszałem, ale kiedy piszesz artykuł ekonomiczny i piszesz o wzroście PKB, to generalnie Kowalski mówi, i co z tego? Ja tego nie czuję. I teraz postaw się w jego buty i zastanów się, dlaczego on może nie odczuwać tego wzrostu PKB? Gdzie jest strukturalny problem, jeżeli jest, bo chyba jest, skoro ludzie po prostu narzekają, że oni tego nie czują. To znaczy, oczywiście i teraz tak, jeżeli my to przegapimy, to są bardzo poważne tego konsekwencje zarówno w skali kraju, jak i w skali globalnej. No bo oczywiście tak, doświadczamy w Polsce bardzo niepokojących zjawisk na granicy, związanych z przepływem ludzi, ale przyczyna jest jasna, to jest przyczyna wojenna, to są przepływy wynikające z wojny hybrydowej. Ale gdybyśmy wyobrazili sobie przez moment, że mamy czasy pokoju, przecież Polska na tle świata jest bardzo interesującym krajem, mającym bardzo dużo potencjalnych możliwości. No i teraz jeżeli w niektórych krajach Azji czy Afryki poziom życia jest niski, jest powiedzmy ta nierównowaga globalna silna, to trudno się dziwić, że Włochy, Polska czy inne kraje wyżej rozwinięte będą później celem tych pielgrzymek migracyjnych, tej wędrówki ludów, prawda? To jest naturalne, czyli w skali globalnej duże dysproporcje mogą później oznaczać pewne problemy nawet z no, jakimś właściwym zarządzaniem tymi procesami migracyjnymi. Natomiast w skali kraju, zwłaszcza kraju demokratycznego, tak,
No to wiadomo, że to później jest, część społeczeństwa jest zadowolona, część jest niezadowolona, jest, jakieś są podziały społeczne, napięcia społeczne. To wszystko nie tworzy dobrego klimatu do przyszłego wzrostu. W związku z tym ta kwestia inkluzywności, która przez wiele lat, po 89 roku, to trzeba sobie wprost powiedzieć, była pomijana. Oczywiście można to częściowo tłumaczyć może tym, że jak jesteśmy na dużym dorobku, tak, na tej fazie takiej bardzo początkowej tego procesu, no to nie wszystkie niuanse można zagospodarować. Znaczy, mówiąc w skrócie, ma zarobić przedsiębiorstwo, a nie człowiek. Tak, to brzmi twardo, dramatycznie, ale no w pewnym przedziale, prawda, czasu i na pewnych etapach rozwoju czy wychodzenia z poprzedniego systemu, no można jeszcze tej logice jakoś tam ulegać. Ale w jakimś momencie trzeba tutaj być bardziej elastycznym i równoważyć interesy obu stron. A na dodatek jeszcze przecież te nierówności mogą nie tylko dotyczyć kwestii pracodawca-pracobiorca, ale również grup społecznych, regionów gospodarczych, Polska A, Polska B, Polska C i tak dalej, prawda? To są wszystko kwestie nierówności. Oczywiście nierówności zawsze będą, bo taka jest natura rzeczy. Tu pozwolę sobie wskoczyć do częściowych wyników tego raportu. No, z najnowszej edycji wynika, że te nierówności się pogłębiają. Tak. We wszystkich krajach. Tak, i są dramatyczne. Bo gdybyśmy spojrzeli na wyniki tego nowego raportu w tych czterech filarach nowych, to w zasadzie można tak w przybliżeniu powiedzieć, że przeciętne światowe są takie, że jak powiedzmy 0 to jest najgorszy wynik, a 100 jest najlepszy, to średnie w tych czterech filarach dla całego świata to są z grubsza około 50. Ale dla krajów rozwiniętych w niektórych mamy 60-70, a dla rozwijających mamy 20-30. A dla tych najuboższych może nawet. No, powiedzmy rozwijające trochę, ale te o niskich dochodach mają część tych wskaźników na bardzo niskim poziomie. No i później naturalnie tworzy to napięcia w skali globalnej, o których wspominaliśmy już, prawda? I to oczywiście jest poważny problem ekonomiczny. Znaczy, generalnie w biednych krajach biedni biednieją, bogaci się bogacą. W bogatych krajach biedni biednieją, bogaci się bogacą. Biedne kraje biednieją, bogate kraje się bogacą. W skali globalnej te nierówności też się tak przekształcają. Natomiast jeśli chodzi o właśnie już sam wpływ tych nierówności na wzrost gospodarczy, łatwo sobie wyobrazić na przykładzie właśnie państw, na przykład Ameryki Łacińskiej, które, no nie ukrywajmy, no od wielu lat przecież mają ogromny potencjał. Nie mówię tutaj tylko o Argentynie, która kiedyś była jednym z najbogatszych państw świata, ale mówi się, że przecież Brazylia ma pod wieloma względami wielki potencjał, Meksyk, no i inne państwa tak samo. I tam jest cały czas ten problem, że mimo wszystko ci, którzy tym państwem w jakiś sposób zawiadują, no oni osiągają, no mówię tutaj nie tylko bezpośrednio o elitach politycznych, tylko po prostu o tej grupie bogatszych, tych bogatszych, tak? Czyli też przedsiębiorców i urzędników wyższych. Oni po prostu osiągają pewien poziom, który pozwala im żyć na bardzo, bardzo wysokim poziomie już w skali świata, to znaczy podróżować, kupować dobra luksusowe. I tak naprawdę im zależy na utrzymaniu takiego poziomu, tak naprawdę więcej już im nie potrzeba, jeśli chodzi o myślenie o całym kraju, o całej gospodarce. Nie ma społeczeństwa jakiegoś tam obywatelskiego, rozwiniętego, no to wtedy też zmniejsza właśnie ten potencjał rozwoju. No tak, tylko tutaj też może ważna uwaga, że w krótkim i w średnim horyzoncie to top się wyżywi, tak, i może utrzymać swoją dobrą pozycję. Natomiast no, wyniki statystyki, prawda, to co widzimy, no jednak zawierają pewne sygnały, które powinny nas martwić. No, chociażby taki, że o ile powiedzmy w latach 90. to te gospodarki rozwinięte rosły w tempie 3,5-3,6, no to teraz i po 2009 roku i obecnie, ja również przeglądałem prognozy IMF-u i Banku Światowego, tak, na najbliższe lata, no to jest, proszę państwa, wzrost o połowę
niższy, to jest w granicach 1,3, 1,5, prawda, rocznie, więc to jest mniej. No jeśli wcześniej rozwinięte gospodarki rozwijały się w tempie 2%, teraz w tempie 1,5%, a wschodzące rynki w 6%, a teraz 2%. Średnio. No, średnio. Tak. Znaczy, na pewno na tym tracimy, na pewno również dla takich krajów jak Polska, gdzie element doganiania jest jakimś ważnym elementem naszej strategii, tak, my nie tylko chcemy być cały czas w tej czwartej dziesiątce. No my ale... już chcemy wskoczyć no, tam, tą półkę wyżej. Tak. To oczywiście spowolnienie, prawda, czy te czynniki, które będą ograniczały nasz potencjał wzrostu, no, są zagrożeniem i muszą być dobrze identyfikowane, dobrze rozumiane i adresowane przez politykę gospodarczą. Tak? Taki główny wniosek z tego raportu to, że światowa gospodarka, no to jest prognoza oczywiście na ten rok, po raz pierwszy ustabilizuje się, po raz pierwszy od 3 lat, ale na poziomie niższym, jak pan tutaj powiedział, czy zasugerował, od dotychczasowych, powiedzmy, historycznych standardów, tak można to przetłumaczyć. Czyli to będzie 2,6 w tym roku. W przyszłym roku ma być to 2,7, ale 3,1% to była ta średnia z dziesięciolecia przed wybuchem COVID-19. No tak i oczywiście no mówię, musimy się zastanawiać, co jest tego przyczyną i pewne zaburzenia w równowadze społecznej, ale również ekologiczne. Ja chcę podkreślić, że ten nowy raport mocno akcentuje coś, co byśmy właśnie nazwali powtarzalnością wzrostu, tak? Czy taką możliwością odtworzenia wzrostu. Czy to się pod tym którymś z czterech filarów kryje? Bo mamy innovativeness, tak. Innovativeness, tak, czyli innowacyjność, tak, tak. Inclusiveness, tak, czyli ta inkluzywność, tak. Sustainability, czyli to. Samowystarczalność, tak, i resilience, tak, czyli tak, odporność. Tak. To jest ta szeroko rozumiana samowystarczalność, przy czym w świetle tego raportu ona jest, można powiedzieć, nawet troszkę szerzej pojmowana, no bo to nie tylko oznacza to, że powiedzmy wzrost jest neutralny, przynajmniej od pewnego poziomu dla zasobów naturalnych, tak, nie bazujemy na rzeczach odtwarzalnych, tak, nie wyczerpujemy zasobów, ale również ta ścieżka wzrostu jest korzystna dla przyszłych pokoleń, tak, czyli nie jest tak, że prowadzimy, powiedzmy, gospodarkę rabunkową, która nam tutaj da dobre warunki obecnie, natomiast przyszłe pokolenia będą musiały z tego powodu ponosić jakieś no, straty, czy rozwiązać jakieś bardzo poważne problemy. A pozwoli pan, że spytam o te różnice w tych czterech filarach, bo mi to się, to po prostu tak aż mnie ciśnie, żeby zadać to pytanie, bo to nie jest takie dosyć oczywiste. Mhm. Kiedy spojrzymy na strukturę innowacyjności na świecie, mamy taki ładny wykres kropkowy na osi, to innowacyjność, generalnie kraje najbiedniejsze są mało innowacyjne i są mocno zagęszczone na tej mało innowacyjnej części, tak? Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, zwłaszcza krajów bogatszych, jest to dosyć duży rozstrzał, tak? To znaczy, że rozwinięte gospodarki również są bardzo zróżnicowane, jeżeli chodzi o rozwój technologiczny. Mamy tą inkluzywność, gdzie kraje z jakby czarno-biały podział. Kraje biedniejsze są mało inkluzywne, kraje bogate są bardzo bardziej, i bardziej inkluzywne. Ale z kolei mamy też ten resilience, czyli tą odporność, to już przeskoczę tą kategorię, bo nie ona jest najciekawsza, i kraje, i to też jest czarno na biało pogrupowanym, tak, są kraje mało rozwinięte, są mało otworne, odporne, a kraje rozwinięte są bardzo odporne, ale kiedy spojrzymy na ten filar zwany sustainability, proporcje są odwrotne. To znaczy, kraje biedne są bardzo sustainable, samowystarczalne, a kraje bogate są mało. Są po drugiej stronie. Tu następuje odwrócenie tej osi. Co to znaczy? Czy to w ogóle chodzi o samowystarczalność, czy jakieś inne tak naprawdę kryterium pod tym słowem? No, czy generalnie można się zastanawiać, czy właśnie też tutaj nie wciśnięto ekologii po prostu i dlatego wywróciła się cała logika całej struktury. Jest wciśnięta ekologia. No, to jest i jasne. Oczywiście tak, i to jest jedna rzecz. I druga, no ja oczywiście nie jestem ekologiem i nie chciałbym tutaj, powiedzmy, zajmować stanowiska, ale wydaje mi się, że no, trzeba na to patrzeć
bardzo wielowymiarowo, no bo z jednej strony, załóżmy, mamy taką teorię, że gazy cieplarniane, działalność człowieka podnosi nam temperaturę. Są teorie, są mocne argumenty. Z drugiej strony część badaczy, obserwatorów twierdzi, że to jest naturalne zjawisko w jakimś cyklu, prawda, zmian klimatycznych. Czyli w tym znaczeniu tak. Sustainable tak. Chodzi o zrównoważony tak. rozwój. Tak, dokładnie. Czyli to pojęcie, to ekologiczne pojęcie tak. zieloności gospodarki. Tak. No, no to nic dziwnego, że kraje tak. biedne są bardzo zielone, a tak. kraje rozwinięte tak. są. No bo jak ktoś mało produkuje, no to siłą to rzeczy. Nie ma, to, siłą rzeczy. To mało zanieczyszcza, tak? I nie ma też może wielkich problemów ze środowiskiem. No ale z drugiej strony pamiętam taki dokument francuski, też realizowany przez francuską telewizję i on dla mnie był takim pod wieloma względami wart uwagi. Polegał na tym, proszę wybaczyć mi troszeczkę parę minut zajmę, ale myślę, że to będzie takim ciekawym tutaj rozmowy. Chodzi generalnie, śmiało. Znaczy może nie parę minut, ale jak najszybciej postaram się to zreferować. Generalnie chodziło o to, że autorzy czy reporterzy pojechali najpierw do kwiaciarni, pojechali najpierw na pola francuskie z jakimiś kwiatkami, no i pokazali, że to jest w ogóle super, takie czyste i tak dalej, i tak dalej, ekologiczne, blisko, najlepsze stosowane są takie środki, żeby nie zanieczyszczać środowiska. Zaraz później pojechali do kwiaciarni właśnie w tym regionie. Okazało się, wcale tych kwiatów tam nie ma. Zobaczyli, tam byli w Holandii jeszcze po drodze, gdzie jest centrala, ale ostatecznie pojechali do jakiegoś kraju afrykańskiego, skąd właśnie są sprowadzane do Francji te kwiatki. Tam był Belg, który prowadził właśnie taką farmę i on tam stosował wszystkie środki, których w Unii Europejskiej nie wolno, bo są po prostu zabronione. Jeszcze pokazali tam, że oczywiście te ścieki spływały do jakiegoś jeziora, gdzie dzieci się kąpały. No więc jakby ostateczny był podwójny tutaj, można powiedzieć, wniosek ze strony Francuzów. Po pierwsze, kupuj lokalnie, bo jest ekologicznie, bo blisko Belgowie i tak dalej. Oszukują. Ale to Francuzi Belgów nie lubią, to jest nie, straszna zaszłość. Tak, ale też właśnie było to pokazane, że tak to wygląda, jeśli chodzi o ten łańcuch produkcji. No dobrze, tylko to oczywiście zachęca do patriotyzmu gospodarczego Francuzów, ale jednocześnie wpisuje się w te współczesne tendencje, żeby jednak zwracać uwagę na to, jak wygląda ten łańcuch produkcji. Znaczy, to jest bardzo ważna kwestia i oczywiście tak, no, z pewnych skutków musimy sobie zdawać sprawę i brać je pod uwagę. Jeżeli rośnie temperatura globalnie na Ziemi, to niezależnie, co jest tego przyczyną, czy naturalny cykl jakichś, prawda, geofizycznych zjawisk, czy działalność człowieka, no to ona w pewnych regionach rośnie. Wiadomo, że te rejony będą generowały fale migracyjne, tak, będą jakąś realokację produkcji ludzi i tak dalej, to jest jasne. Z drugiej strony, no, też musimy pamiętać, że jak gdyby wkład w zanieczyszczenie atmosfery, prawda, różnych gospodarek i różnych regionów świata jest bardzo zróżnicowany, tak, więc cała ta polityka zielonego wzrostu, ona jest niewątpliwie ważna. Ja sądzę, że te elementy muszą być uwzględniane i dokładnie badane, ale oczywiście trzeba temu nadawać właściwą rangę. No bo można się pomylić, patrząc. Bo można się pomylić, dokładnie. To teraz chyba to, co będzie naszych widzów najbardziej interesowało. Co możemy wyczytać w tym raporcie na temat Polski? No właśnie, to jest raport, a sprawa polska, tak? Czyli mamy klasyczny... Tak, klasyczny bliższa koszula ciała. Tak, myśl globalnie, działaj lokalnie. Klasyczny ale schemat. Myśl lokalnie też. No tutaj powiem tak. Raport odszedł od logiki poprzedniego, czyli nie mamy rankingu, nie możemy powiedzieć, że Polska jest, nie wiem, 53 albo 20 albo któraś, bo w ogóle nie tak teraz jest ten raport. Czyli przeszli na rozdawanie nagród za uczestnictwo. Nie przeszli właściwie za takie zbiorowe miejsca na podium, ponieważ metodyka raportu spowodowała i zostało wyróżnionych 7 grup krajów z punktu widzenia tych 4 filarów i również samego wzrostu. Ja nie omówię ich wszystkich, tym bardziej, że no one tam pewne są subtelności, niektóre się dzielą jeszcze na 2 podgrupy, tak, więc tego jest troszkę więcej. Ale żeby trochę przybliżyć naszym widzom logikę tego podziału, tej klasteryzacji, to grupa A to są, powiedzmy,
firmy, które to są kraje, które, w których te filary wszystkie są na dosyć wysokich poziomach, wzrost jest taki sobie, ale te cztery kryteria są spełnione w wysokim stopniu. Jest grupa C, w której my się znajdujemy. I to jest bardzo ciekawa grupa, dlatego że ona się charakteryzuje przez coś takiego, że te filary czy te poziomy są przeciętne. Nie, ale nie podoba mi się to nazewnictwo, ta nomenklatura. Ja już czuję, że nie wyjdziemy z grupy. Że nie wyjdziemy z grupy C. Nie, no ja zaczęliśmy myślę, piłkarsko, widzisz jakoś to. Nie, ja myślę, że będzie dużo lepiej niż tak, oczywiście, niż na mistrzostwach, ewidentnie. I w sumie ta grupa jest ciekawa, być może sama nawet numeracja ABC też jest już troszkę... Tak, polska ABC właśnie wspomniana. Tak, to jest trochę mylące i może faktycznie nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem w ramach raportu. No tutaj ta literka C jest technicznym tylko oznaczeniem, tak? Właściwie ja bym powiedział, że to jest grupa, która jest być może najbardziej obiecująca, dlatego że wprawdzie te wskaźniki nie są ekstremalne, ale są jednocześnie dobre współczynniki wzrostu, bo to jest średnia z lat 2018-2023, no to Polska akurat i inne kraje, które się tam znalazły, mają niezły wzrost. To nadal brzmi jak każde mistrzostwo. Jak każdy, tak. No i oczywiście na samym końcu jest tam grupa G, o ile dobrze pamiętam te nazwy tych grup. No i grupa G to jest taka grupa, która, no, mówiąc kolokwialnie, gdzie wszystko jest złe, tak? Więc a to, ale to my mamy to słowo na tą literę, prawda? To z angielska się nie wzięło. Gdzie wszystko jest złe. Tak jest. To mi przypomina moją córkę, która mówi, tato, jak jej zwrócę uwagę, to idzie do mamy i mówi, tato mi powiedział wszystko źle. Wszystko źle, no więc właśnie. Panowie, jeżeli... Dobrze, bo jeszcze tak, na razie tylko powiedzieliśmy sobie ogólnie, gdzie się znajdujemy, ale może coś więcej. Najważniejsze, że nie w grupie G. No nie w grupie G, w tej grupie C. Ja bym zwrócił uwagę przy tych ocenach na dwie rzeczy. Przy okazji oczywiście wszystkie osoby zainteresowane bliższym analizą polecam przeczytanie tego raportu. Obraz jest ciekawy, dlatego że autorzy raportu jako punkt wyjścia przyjęli około 400 różnych zmiennych. W efekcie, prawda, prac prowadzonych na tej próbie, różnych badań statystycznych dalej ograniczono tę liczbę zmiennych do około 80, chyba 5 czy 7, no w każdym razie ten rząd wielkości. I charakterystyki dla każdego kraju z punktu widzenia tych 80 wskaźników są w raporcie, więc to można sobie prześledzić, odczytać. Natomiast na takie dwie rzeczy wydaje mi się warto zwrócić uwagę i to jest zresztą coś, co jest pewną kontynuacją tendencji, które obserwowaliśmy w poprzednich edycjach tego, prawda, tego projektu. Mianowicie tak, po pierwsze, no, wysokie oceny stabilności i poziomu rozwoju naszego sektora finansowego. No to tutaj w Banku Centralnym są rzeczy nam najbliższe, tak? Za część z nich zresztą odpowiadamy, więc te oceny są dobre, system jest stabilny, dobrze zdywersyfikowany i tutaj te wszystkie właśnie parametry trwałości, odporności na wstrząsy, na jakieś zaburzenia wychodzą dobrze. Więc tutaj mamy oceny dobre. Druga też ważna rzecz i w obu tych jak gdyby rodzajach raportów ona się pojawiała, no to wysoko jest oceniany poziom wykształcenia naszego społeczeństwa. To ewidentnie tutaj siła robocza w Polsce jest uznawana za wartościową, tak. My tu rugujemy to w obserwatorze finansowym, to pojęcie siła robocza. Siła. No, i kapitał ludzki też tak trochę kręcimy. A co w zamian? No właśnie trudno powiedzieć, bo personel, znaczy personel. W przypadku tak, pracownicy, personel, kadry, kadry w gospodarce. To wszystko brzmi sztywno, tak? Ale wiadomo, że mniej odczłowieczająco. No, w każdym razie chodzi nam o dobrze wykształconego, sprawnego, efektywnie poruszającego się na rynku pracy pracownika. Tak? I ten obraz w tym raporcie się również utrzymuje. W większości reszty wskaźników mamy sytuację, tak jak powiedziałem, przeciętną. Polska, ten taki assessment w tych poszczególnych filarach to jest w sumie w granicach no 50 paru
50 paru punktów. Tak, szczegółów nie przytoczę, tak, bo ich, jak powiedziemy, jest 84 czy 87, ale obraz przeciętny jest właśnie. Jesteśmy przeciętni w skali światowej? No, z tego raportu tak wynika. Natomiast grupa C jest, wydaje mi się, taką bardzo obiecującą, bo mówię, w grupie A jest wszystko bardzo dobrze, tylko się słabo rozwijamy. W grupie B prawie wszystko jest bardzo dobrze, poza jednym czynnikiem, który jest gorszy i rozwój jest średni, a grupa C ma wprawdzie może te odczyty przeciętne, ale jest porządny wzrost. No tutaj to tylko wspomnę, że gdzieś mniej więcej jesteśmy bardzo, jeżeli chodzi o strukturę tej oceny, podobni na przykład do Portugalii, jeżeli chodzi o te cztery filary, bardzo. Druga rzecz i ostatnia, bo już będziemy kończyć, jest też ciekawy wykres globalnego PKB do wzrostu emisji i wyraźnie jest o wiele wyższy, dynamika wzrostu PKB globalnie jest o wiele większa niż dynamika emisji CO2, ale ona też jest, mimo że ostatnio widać, że zwalnia, to jest dosyć stała, chociaż płaska w porównaniu do takiej dynamiki globalnego PKB. No, z doktorem, to będziemy musieli omówić to przy następnej okazji. Z doktorem Piotrem Boguszewskim z Departamentu Analizy i Badań Ekonomicznych NBP rozmawialiśmy o raporcie Światowego Forum Ekonomicznego dotyczącym przyszłości wzrostu gospodarczego. A ja tutaj muszę jeszcze jedną rzecz nadmienić, bo skoro jesteśmy przy tym Światowym Forum Ekonomicznym i to, od czego zacząłem, że w tym, opierając się na doniesieniu oczywiście tutaj prasowym, wynikający, no właśnie w prasie papierowej, o czym często mówimy, że ona jednak jest troszeczkę do tyłu, no to już prezydent w tym spotkaniu już w Dalian w Chinach wziął udział zdecydowanie, już tam nawet się wypowiedział, że właśnie zachęcał do inwestowania w Polsce. Stwierdził, że mimo licznych kryzysów gospodarka Polski rośnie nieprzerwanie, a Polacy są ambitni, pracowici i dobrze wykształceni, czyli właściwie powiedział to, co było w tym raporcie o wzroście Światowego i chcemy wyjść w końcu z grupy. I chcemy wyjść. Wizytówka, czy ta ocena, który ten raport dostarcza, jest obiecująca i sądzę, że wyjdziemy. Bardzo panu dziękuję, panie profesorze. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. A państwa na krótką przerwę zapraszamy.